Dodaję te dodatkowe elementy, przede wszystkim w tym padzie najważniejsze dla mnie są łopatki, które możesz przypisać pod dowolny przycisk. Tak jak normalnie, na przykład w Fortnite pod kwadratem mam przeładowanie, a pod X skok. To tutaj nie muszę odrywać tego prawego analogu, żeby na przykład podskoczyć czy przeładować. Wystarczy, że wcisnę łopatkę i moja postać podskoczy. Wtedy mam łatwiejszą kontrolę nad postacią, bo mogę podskakiwać i w tym samym momencie prawym analogiem się na przykład obracać. W Fortnite też można elegancko to wykorzystać, na przykład podbudowanie, że na lewej łopatce otwierasz budowanie, a na prawej łopatce stawiasz szybko ścianę.